Alek Syfabisiak po porażce 0-3 z Mrągowią Mrągowo. Alek, tak na gorąco, jak byś ocenił to dzisiejsze spotkanie? Niby nie było złe to spotkanie. W pierwszej połowie coś tam graliśmy, 30 minuta, tak już trochę oddaliśmy im placu. Grali z nami, 45 minuta, bramkę dostajemy, 43. 1-0, wschodzimy do szatni. No. Niedosyt jest, dostajemy później dwie bramki, gdzie mogliśmy ich tak naprawdę nie tracić. No i źle aż tak nie graliśmy, ale zabrakło też sił, też umiejętności, lepiej grali. No właśnie, bo początek meczu był na waszą korzyść, mieliście dużo przestrzeni, mogliście częściej atakować, natomiast wyglądało to, jakby ta bramka na 1-0 troszeczkę podcięła wam skrzydła. Czy tak było? No tak było, no już trzecia sytuacja szła w tej pierwszej połowie, pod koniec już nie dochodziliśmy do gości, no i wynikła ta pierwsza bramka, później już, nie wiem, sił brakowało, nie doskakiwaliśmy, nie wiem, ciężko też tak ocenić. Po pierwszej połowie mieliście, na początku drugiej połowy mieliście od razu sytuację bramkową, jeden z waszych zawodników uderzył głową w poprzeczkę i czy ty uważasz, że gdyby wtedy padła bramka, wówczas ten mecz zupełnie inaczej by wyglądał? No na pewno. My lubimy remisy, można tak powiedzieć, że lubimy remisy, lubimy grać 0-0, 1-1. Na pewno inaczej by zmieniło przebieg meczu. Byśmy cofnęli się do tyłu, 5-4-1 zagrali. Myślę, że byśmy utrzymali wynik, a może coś byśmy strzelili. No i Alek, ostatnie pytanie. W środę mecz z Granicą Kętrzyn. Czy już będziecie od razu po wyjściu z szatni myśleć o najbliższym rywalu? No na pewno. No już zapominam o tym meczu jak najszybciej. No idziemy po 3 punkty. Teraz mieliśmy tak naprawdę same ciężkie zespoły, z którymi ciężko nam się grało w tamtej rundzie. I teraz zaczynamy i mamy niedosyt po tamtych spotkaniach w tej rundzie. Tyle, Aleksy Fabisiak, po meczu w Błękitnie Orneta MKS Mrągowie. Dziękuję.